Dojdzie dziś z Frankiem? Nie no, stary, jest kurwa poniedziałek. W poniedziałek się nie wychodzi. A w ogóle ja nie mogę już wychodzić, mam walkę, kurwa, ludzie nie chcą bić na ulicy w ogóle. Czajcie, że historię, że ja sobie idę, jestem przy Lewiatanie, przy tym, przy Skeczu. Ostatnio to było, w ostatni piątek albo sobotę. Nie pamiętam, co to było, piątek czy sobota. Piątek to był chyba. Tak, piątek. Bo to jakiś ziomek. Patrzcie, żeby nie było, że kłamie. Mam nawet komentarze. Bo mi pisał pod tym, pod filmem. Podchodzi jakiś ziomek i mówi tak. Idziemy na solówkę. I ja mówię, nie idę tam na solówkę. Jakiś taki ziomek, nie wiem, kurwa z 20 parę lat, taki chudy trochę, niższy ode mnie o głowę. Patrzcie, próbuję sobie film. Tak. Mówi tak. O, tymczasem Marcel najebany na Nowym Świecie w piątek. Ja odpisałem, trzeźwy byłem, ale musiałem udawać, żeby się dostosować. Zwłaszcza przed Lewiatanem z tymi dwiema dupami. Byłem z takimi koleżankami, z koleżanką i koleżanką, Frankiem i coś tam jeszcze się działo. Napisałem klasik, no. Nie wiem, co miałem napisać, więc napisałem klasik. No niby taka wielka sprawiedliwość, że się do mnie to nie podaje, tak samo jak odpowiedzieć komuś na mieście, tylko był... Tak samo jak odpowiedzieć komuś na mieście, tylko łatwiej spuściłem do dołu i żeby cię koleżanki broniły. Ja napisałem myśli, że będę dyskutował 2 tygodnie przed walką z kimś na ulicy i narażał się na kontuzję i inne rzeczy, po prostu mam łeb na karku i nie zachowuję się jak troglodyta. No to Bartosz Kuba napisał, myślę, że po prostu się zesrałeś, bo ci ręce drżały i wyglądać jakbyś miał się popłakać zaraz. To napisał, poczekaj, aż cię spotkam jeszcze raz, to powodzenia ci życzę. To napisałem, błagam, nie rób mi krzywdy i napisał, śmiej się, śmiej. No to ten. Darolew wysłał na mnie swoich najemników. No i sprawa wygląda tak, że on mówi, że idziemy na solówkę. I mówię, czemu? On, że około 6 miesięcy temu z barka go przepchałem z Skeczem, przechodziłem pijany. Jak on się odwrócił, to spuściłem głowę w dół i poszedłem prosto przed siebie. To powiedziałem, że nie pamiętam, co robiłem 6 miesięcy temu, a szczególnie w Skeczu. I nawet jeżeli go jebłem z barka, jak przychodziłem, to co z tego? To powiedział, no to idziemy teraz na surówkę, bo ja to pamiętam. I jak nie pójdę na surówkę, to jestem pizdą i on to nagra. To powiedziałem, że możemy iść po mojej walce na salkę się pogrzmocić. Powiedział, nie, idziemy teraz na surówkę i mój kolega to nagra. To wszedł Franek coś tam powiedział i sobie poszedłem w sumie. I tak wygląda historia właśnie z tym pierwszym gościem. Potem drugi raz, kurwa. Drugi raz siedzę na ławce, coś tam się pokłóciłem z kimś, w sensie ze znajomym. Znaczy, może nie pokłóciłem, chciałem jechać już do domu po prostu. I ktoś jakiś ziomek mówi tak: Ty, a myślisz, że dlaczego tak robisz do Szeligi? Ja mówię: Co? Myślisz, że dlaczego się z Szeligi wyśmiewasz? Ja mówię: Nie wyśmiałem się z Szeligi, mówię. Nigdy w życiu się nie wyśmiałem z Szeligi, mu opowiadam. Nie no, tak naprawdę mu powiedziałem, że ten. Powiedziałem mu. Kurwa, co ja mu powiedziałem? A powiedziałem mu, że stary, ja jakby jestem zajęty, idź sobie. On powiedział, nie? Myślisz, że masz szansę z Szeligą? To zobaczysz, że nie masz szans z Szeligą. Ja powiedziałem, dobra, no, na razie. On powiedział, masz przejebane za to, że tak powiedziałeś do Szeligi. Ja powiedziałem, no dobra, pionem ustałem, idź. Nie podam ci ręki za Szeligę. No i tak wyglądała sytuacja. Nie, no, mnie podbił jakiś medal. Nie, a tak naprawdę, co z Dominikiem Skowyrą? To dowiedziałem się, że przez to, co zrobił, już nigdy w życiu nie dostanie wstępu na galę Frame MMA, nawet jak kupi bilety i na pewno nie zawalczy na Frame MMA. Za to, że zaczepia zawodników bez powodów. Także sprawa załatwiona perfekcyjnie, podkreślając, że ja nic nie mówiłem nikomu, nic nie robiłem z tym, tylko śmiałem się z tego shota na TikToku. Także załatwione. Raz, dwa, trzy.